Cześć wszystkim. Witam was w grze The Hunter Call of the Wild. I tym razem będzie to odcinek specjalny. Ponieważ wyszedł pewien nowy dodatek, bardzo ważny. Dla mnie akurat mało ważne, bo przy tak dokoksowanej postaci i broni to ja po prostu nie muszę. Nie muszę z niego korzystać. Ale go kupiłem. Po to, żeby wam pokazać. Tym dodatkiem są psy myśliwskie. Tak, nie przysłyszeliście się. Można od dzisiaj, od 30 marca, kupić dodatek pozwalający mieć psa. I pies jest to postać z własnymi charakterystykami, którą można rozbudowywać. Mityczny, bardzo trudny. Weźmiemy mityczny. Jeszcze jeden. No jak sami widzicie, po co mi tu pies? No ja sobie tu bez niego świetnie radzę. Jak już mówiłem, pies jest niezależną postacią, wydaje mu polecenia, daje mu smakołyki, które trzeba sobie kupić w sklepie, ale to wam za chwilę wszystko pokażę. I on dla nas tropi, warczy, jeżeli jakieś zwierzę leży lub stoi żywe czy martwe niedaleko nas. Ostrzega nas, może nas bronić. Oczywiście na odpowiednim poziomie rozbudowy postaci, bo na początku to jest taki ciapek, że z trudem tropi. Coś tu jeszcze jest? A jest coś. Ciekawe, czy mógłby nam. W opcjach jest, że pies odpowiednio wyszkolony może wystawić zwierzynę. Pytanie, czy mógłby nam ją wystawić? Ja
Jeszcze coś? Drugi mityczny? Na razie widzicie, pies mi do niczego niepotrzebny. Dopiero zaczęliśmy. Kolega ma 375 punktów. Ale my go szybko odstawimy. Już 6 minuta czasu gry, a wam jeszcze psa nie pokazałem wam psa. Nie, jeszcze go nie ściągnąłem z psiarni. To trzeba iść do namiotu albo do domku. Ciekawe, czy ktoś się zapyta, o co chodzi, czy wszyscy wiedzą. Zobaczymy, czy co... Oho. O, to by się przydało. Ale sami widzicie, po co mi tu pies? Strzelam, pada, strzelam, pada. Strzelam. Może chociaż ten. No, tego można by potropić, bo trochę kluczy. Może na coś tu się przyda. Wypróbujemy ciapka. Znaczy bestię. Ale zanim wypróbujemy, to wam go zawołam. Najpierw psa trzeba sobie kupić. Na razie jest dostępny jeden, kosztuje 45 tysięcy. Można wybrać kilka dostępnych rodzajów umaszczenia. Można wybrać płeć. Gdy psa już mamy, możecie sobie poczytać. Pies nabiera doświadczenia. Mamy aktywnego i powinien tu już gdzieś być. No i jest. Taki ładnie wyszkolony. Nie ukrywam, że pies jest trochę denerwujący. No ponieważ wiadomo, jak to pies sapie, dyszy, szczeka,
Nasza postać delikatnymi gwizdami wydaje mu polecenia. No i po prostu trochę jest hałaśliwie. No jak ktoś ma dokoksowaną postać, no to co tu dużo mówić, nie jest mu wtedy potrzebne. Idziemy wziąć pumę. A drugą spróbujemy tropić, żeby pies nabrał doświadczenia. Słyszycie? Ten warkot oznacza, że w pobliżu jest zwierzę. Nie musi być żywe. On tu warczy, ponieważ czuje tą pumę. No i czuję coś jeszcze. Prawdopodobnie tą drugą. I teraz tak. Mamy specjalne kółko wyboru. Tu widzicie, jak pies ma na imię. Stopień wagi, jedno serduszko, że jest zadowolony. Serduszka przybywają w miarę jak pies wykonuje zadania i jak przez nas jest chwalony. Tu mamy w tej chwili tylko takie polecenia. Jak podejdziemy, no to możemy jeszcze wybrać smakołyk. Aha, jeszcze tak na szybko. Pies ma swoją zakładkę. Gra w ogóle znowu wyszła nowa, że tak powiem, aktualizacja. I już oczywiście coś skopali, bo na przykład myszka mi nie chce działać, kiedy gra się zapisuje. Mamy swoją zakładkę pies myśliwski. Jak ją klikniemy, zobaczycie, że mamy jego stan, czyli jego poziom, w tej chwili szósty, i umiejętności, które mu przydzielamy. Możemy wybrać tylko jedną umiejętność z jednego słupka. Czyli w tym przypadku miałem do wyboru głębszą relację z psem, albo żeby pies pomijał ślady kluczenia, podejmując świeższe tropy. No dzięki temu pies lepiej tropi, to wybrałem to. Kiedy osiągnę 10 poziom, będę miał wybór między 6 zmysłem, a zwiększeniem odległości, z jakiej pies znajduje tropy. Przy 15 będzie to odpowiednio. Pies będzie umiał wyjść jak wilk na komendę, nie wiem po co to. Może po prostu wilki będzie tym przywabiał. Możecie sobie czytać, ja nie będę tego czytał. Zastanawiam się, co znaczy to wystawienie tropionego zwierzęcia. Czy on nam go pokaże, że się samo podświetli i nie będziemy musieli wypatrywać przez lornetkę? Tego nie wiem, jak widzicie, nie mam odblokowane. Możecie sobie pauzować, jak chcecie przeczytać. No i to jest wszystko. Dobra, idziemy działać. Zaraz znajdziemy tą postrzeloną pumę. Oczywiście jej wcale nie muszę tropić, miałem ją podświetloną i ja bym ją znalazł w 3 minuty. I to razem z tropieniem. Bylebym tylko znalazł pierwszy ślad. No tak jak tu. Podświetlamy pierwszy trop. I teraz wołamy psa.
Powinien najdalej po drugim śladzie. Zobaczymy, czy on, czy to muszą być duże plamy, czy nie. Spróbujemy tu. O! I teraz powinien podejść do śladu. I teraz będzie nas prowadził. No i co? Nie wiem, gdzie on tam chodzi. Chyba zgubił trop jeszcze raz. A nie, dobrze. Tu coś jest faktycznie. Dobrze idzie. No już warczy, czyli wyczuł trupa. No i widzicie, leży. No i widzicie, podążanie śladem krwi. O, i woła nas. Zabieramy pumę. Dajemy psu smakołyk. Teraz pewnie będzie 3 serduszka. No nie, tylko jedno, zadowolony. Dobrze, że zadowolony, ja też w miarę jestem zadowolony. I idziemy dalej. No może ty, ale co z tego, jak cię trafię? W każdym bądź razie znalazłbym bez tego. Kurde, to jest właśnie podstawowy błąd. Nigdy nie mieć broni rozładowanej, bo może się trafić okazja. No. I gleba, i po co mi pies? Oczywiście są trudniejsze mapy, trudniejsze rezerwaty, no i tu faktycznie sprawdzę jeszcze, czy na drugim brzegu czegoś nie ma. Tu faktycznie może być. No ładny, ładny. No ale tu będziemy mieli pośrednio, o to mi chodziło. Fajnie widać na mapie, są, jesteśmy we dwóch, czyli mniejsza kropka to on, większa to ja i on już powinien wyczuć trupa. No ale co z tego, jak ja go przecież widziałem?
ale mieliśmy zwierzę do tropienia tutaj i będzie się mógł wykazać. No widzicie, jeszcze nie ten, więc może być trochę chodzenia. To mi akurat dzisiaj nie przeszkadza, bo zamierzam. No dawaj. Muszę mu zmienić kolor podświetlenia, bo ten fioletowy to jest taki kiepskawy. No, drugi raz dostał soliniej. Nawet mi się nie otwiera. Ale ja już to czytałem, więc... Szybciej ja bym to zwierzę wytropił niż ten pies. Wiesz co, może konkurs zrobimy, co? To szybciej wytropi. Czy ja, czy ty? Jak widać, on idzie trochę na skróty. No chyba szybciej znajdę te. Spokojny, trywialny, trywialny, niewielki. No dobra, szukasz tego zwierzęcia czy nie? No i dzidź. Panie boskie, jak chyba wyprzedzę i sam to wytropię. Jakbym był na kładzie, to no, on tam se gdzieś został. No ale coś chyba tym razem przesadziłem. Bo ślad krwi zniknął. Musiał się wyleczyć, dlatego on go teraz nie może znaleźć. No ale jak nie on, to może on. Średni. To może być diament. Chociaż nie, chyba
Nielegendarny byłby diament. To przy widłorogach i tych może być diament. I kozłach śnieżnych. No ale zobaczymy. I tu też nie za bardzo mam jak śledzić. Aż 25 minut gram i prawie psa nie wykorzystałem. Dobra, weźmiemy jeszcze tego nieszczęsnego niedźwiedzia. Liczyłem, że go zranię, on będzie trochę uciekał. No ale pójdziemy gdzie indziej próbować. Jedno tropienie wam muszę pokazać, już nie wiem czy pokazałem czy nie. Leży. Ciekawe swoją drogą, czy psa w grze można zabić. Czy można psa zastrzelić. Nie, żebym chciał, ale gramy na multi i miałem kiedyś w tej grze taką sytuację, że miałem zbagowanego dzika, poszedłem go sobie obejrzeć, stanąłem przed nim, a koleś strzelił do dzika. Nie wiem, czy mnie widział, czy nie, no bo w tej grze to różne rzeczy się dzieją, ale faktem jest, że zabił i dzika, i mnie. Teraz nie wiem, czy do graczy można strzelać i ich zabijać. No bo sobie wyobraźcie, że macie takiego psa dokoksowanego, maksymalny poziom, a ktoś chce na multi do niego strzela i kup se nowego i zaczynaj od początku. No. Co by pieska zobaczyli, to się tepnąłem. Ale zobaczymy, może tu się coś zdarzy. Przy okazji trochę potropił i dostaliśmy kolejny poziom. Ale już pół godziny leci, więc w zasadzie wszystko o psach już wiecie. Wszystko o psach już wiecie. Jedyne co to jakieś tropienie bym wam pokazał. Tak na złość teraz nie ma do czego ani strzelać, ani tropić. Znaczy tropienia to w sumie nie chcę, bo on płoszy zwierzynę jak za blisko podejdzie. A ja bym chciał, dlatego najlepiej zawsze jest najpierw
Dlatego zawsze najlepiej jest najpierw postrzelić coś i po śladach krwi go puścić. A tak jak na przykład tutaj. No i on ucieka. Tylko co z tego? Jak już nie żyje. Aż weźmiemy, no ale... Albo nie, szkoda czasu. Po co mi ten pies w takim razie? Oczywiście jeśli mapa jest trudna, gęsto zalesiona, jakieś quattro collinas albo co, gdzie jest dużo krzaków do pasa, to pies się przyda, no ale na Silver Ridge. No i oczywiście dobry jest dla początkujących. Tak jak już mówiłem na początku, jak nie masz dokoksowanej postaci, tropienia, innych umiejętności, cech, no to pies w sumie jest niezbędny. Ale jak masz tak jak ja, 60. poziom z dosyć mocno dokoksowaną postacią, no to tu w zasadzie nie ma co robić. Ale mówię, spróbuję coś tak, żeby dłużej uciekało. Najlepszy byłby jakiś bizon. O proszę. Bardzo łatwy. Bardzo łatwy. Ten padnie od razu. Tamte dwa pewnie niedaleko. No ten jest niewielki. I poluj tu z psem. Jak ja wszystko co trafię, to pada po 10 sekundach. O, proszę, te padły, ten padł. Ale coś wam muszę pokazać. No może ten. No i tak sobie możemy. No to weźmiemy jeszcze tego i pójdziemy gdzie indziej. No i po co mi ten pies, sami widzicie. Ale łajza. Kurde, strzeliłem w słupek. Ej. A przed nim to żeś mnie nie ostrzegł, nie? Kasował mi 1/3 zdrowia, głupi. On oczywiście mógłby tropić, ale co mi to da, jak mi będzie płoszył? Za każdym razem, kiedy się do niego zbliży. Ja potrzebuję coś postrzelić. No to może chociaż tu. Oj, to będzie droga przez mękę.
O, bardzo łatwy, trywialny, niewielki, bardzo łatwy, ale stoi przodem. Tylko co z tego? Nie wiedziałem, że nie jestem sam. No i znowu to samo. Znaczy nie wiem, czy znowu, bo to w poprzedniej próbie nagrywania miałem. Co tu tropić? On se pójdzie, będą se zbierać. Ja tego nie będę zbierał. Bardzo łatwy, bardzo łatwy. No może chociaż ty. Zaklinuje się między drzewami, zrobi 5 kółek, się przewróci. A ktoś znalazł tego mojego. Była aktualizacja, miała prawie 5 giga. Mam wrażenie, że jak zwykle trochę popsuła. Bo jak widzieliście, kiedy zwierzę uciekało. Ale zobaczmy, może jest gdzieś tu plama krwi. Dobra. Że cały czas mylę. Nie tym się otwiera kółko. No i dawaj, szukaj dziada. No i widać zwierzę, powinien je wystawić. I sygnalizuje nam, że znalazł.
Masz ciacho? Zadowolony. Ale widzicie, ja bym przynajmniej na razie, dopóki nie jest dokoksowany, to ja bym szybciej tę ofiarę znalazł jak ten cały pies. No ale na początkowych etapach trudności może być na pewno przydatny. Szczególnie jeśli się go dokoksuje. No ale oczywiście nie mam go na takim etapie, żeby móc wyrokować, czy to faktycznie trywialny, niewielki, trywialny, niewielki. O, tu przynajmniej na coś się to przyda. No tylko jak mówię. Przy tej mapie, przy tych przestrzeniach, no to on jest w sumie zbędny. Ale mówię, Quattro Colina z jakiejś mapy, gdzie po prostu krzaki są do pasa, no to faktycznie moglibyśmy nie zauważyć niczego, na co byśmy wpadli. No proszę. Jeszcze atakuje. Ciekawe, czy... O, chodź, chodź. I tak nie dobiegniesz żywy. Coś ci się udało, ale już cię nie ma. No właśnie. Ty mógłbyś pomóc. Najlepszy przyjaciel człowieka. Nie tu mordują, a ty co? Ciastkami się pewnie obżerasz, co? Dorwałeś się do mojego pudełka? Łatwy to łatwy, dobra. Może za tym da się fajnie iść. No ale co z tego? Jak to wszystko pada za widoku. Już leży. Także na sawannie to wam się średnio przyda te zwierzę. Przy Silver Ridge, gdzie wszystko się pcha w ręce, no to tak raz, dwa, trzy, cztery. 5. Nic dziwnego, że ja mam 8 diamentów tylko na Silver Ridge. Tutaj o diamenty jest bardzo łatwo.
No i pokażę Wam jeszcze jedno tropienie. Najchętniej bym Wam chciał pokazać jeszcze, jak się umiejętności przydziela, chociaż to jest oczywiście banał. Przydziela się tak samo jak naszej własnej postaci, no ale... Mam wrażenie, że coś tu szło i słusznie. Tylko pytanie, czy mi się go uda trafić. On by był fajny do tropienia. Oczywiście idzie tyłem. No i oczywiście padł od strzału. Tak więc, jak sami widzicie, ciężko tutaj zrobić cokolwiek. Jak się z niezłym gierojem. Nawet po niego nie idę. Gdzie ten pies? Pewnie gdzieś tam jest. Zobaczymy, może tu coś znajdzie. Myślę, że tego bizona znalazłbym za pół minuty. Daleko nie uciekł. No ale nie wytrenujemy zwierzęcia. No i dobra, dawaj, masz ślad. Kurde, zaś to samo. Wciskam ciągle nie ten klawisz. No i widzicie, następny poziom. Oczywiście ja bym go znalazł bez problemu i pewnie za chwilę go znajdziemy. Może mu nawet trochę odpuszczę. Niech idzie, zobaczymy, czy sam znajdzie. No i co? No chyba na nas albo znalazł, albo czeka. No idę, idę, no. Prawdopodobnie zgubił ślad. Nie wie, co robić. A ja wiem, co robić. No może nie bardzo. Dziwne trochę. Dziwne, bo powinien leżeć. Ale tu się zdarzają takie incydenty ze zwierzętami, że one znikają albo nie wyświetlają się, jak leżą. No ale miał mi pies pomóc, mi nie pomógł. Dobra. Spróbujemy jednak wydusić z niego jeszcze jakąś akcję. Ale mówię, trzeba go dokoksować, bo że tak powiem, zielony pies, który pomyślałem, że gra się zawiesiła. Miałem przez chwilę takiego laga. Myślałem, że pies, który no chociażby ty. No może chociaż tu się coś przydasz. No. I leży. No i po co mi pies do tego? Nawet nie będę zbierał. Że powinienem do bizona strzelić ze złej broni.
żeby dostał małe obrażenia, bo z tego co ja tu widzę, to po prostu nie jest mi potrzebny żaden pies tropiący. Ja bym się śmiało mógł bez tego dodatku obejść. No ale muszę wam na koniec jeszcze coś pokazać. Potrzebuję cokolwiek. To już nawet z byle czego strzelę. No ale to jest świeży dodatek. Aktualizacja miała 5 giga. Wcale się nie zdziwię jak... Ho, ho, ho. No i dostał, ale co z tego? I leży. Tu mi pies potrzebny. No. Po co mi tu pies w ogóle? Jak co trafię, to nie żyje. To może chociaż ty. I leży. Nie, to jest bez sensu, mówię szczerze. To jest tragedia. No. Pies tropiący po to do czegoś, skoro nie da się, skoro ja nie mogę, nie ma sensu, żebym cokolwiek tropił, bo jak strzelę, to pada po 5 sekundach. Co ja będę tropił? Czy ja będę tego psa używał? Ja potrzebuję coś zranić, żeby uciekało. O, ty. Ciebie na pewno nie zabiję łatwo. No, szlak by trafił. Nie, to jest tragedia. No i sami widzicie, no. Pies mi potrzebny. Rany boskie. Ja nie wiem, ktoś inny będzie wam to chyba musiał pokazać, kto nie umie strzelać. Jaki jest sens, żebym ja to pokazywał, jak ja... Albo dzisiaj mam takie szczęście. No chyba nie dodali w aktualizacji pocisków samosterujących. Ja już gram 54 minutę, no. Ileż można, to powinien być film na pół godziny. Dobra, to już naprawdę ostatnia scena. Teraz jak na... O, dobra, włączmy się. No dobra, to teraz będę się starał totalnie spudłować, ale tak totalnie, żeby tylko ledwo, ledwo ciurkało, bo... To jest bez sensu. Dobra, tepamy się byle gdzie. Będę, nie wiem, strzelał w tylny odcinek ciała, żeby tylko zranić. Co jest? Jest tu ktoś blisko? 400, no to nie ma nawet co. Co, gdzie ja mogę iść, żeby... No chciałbym do godziny nakręcić, a już jest 56 minut. Szkoda z tym ostatnim bizonem. Mogłem strzelić ze złej broni.
to by doznał za małych obrażeń i uciekałby z kilkaset metrów. O ty! Pięknie. Tak, one biegną w moją stronę. No i co? Nie, no to jakaś tragedia. Nie. Żeby mi tak zawsze wychodziło. No to może teraz. Nie, to jest dno. To jest dno plus metr mu. No to może ty. No teraz to już. Wiecie co? Ja zaczynam mieć tego dość po prostu. Mija godzina, ja nie mogę nic pokazać. Dookoła trupy. O, tam coś jest. Jakoś tak w nogę może. Tylko czy on krwawi w ogóle? Nie, też nic z tego nie będzie. On się zaraz przewróci. Nie widzę plam krwi, nie wiem czy oberwano. No i co z tego? Wejdzie na skałę i spadnie. No, ja mam go tropić może, co? Co będzie sk... Nie. Dobra. Spokój. Ileż można. Po co ja wydałem te 10 złotych? Prawie chciałbym to wiedzieć. Może powinien mapę zmienić? Może iść na jakieś Quattro Collinas albo co? Przecież ja nie mam żadnych cheatów. A ja mam 10 tysięcy, reszta... Reszta... Dobra, ostatnie dwie miejscówki, albo jedna i koniec. Ja mam tego już dość. Wiecie już jak to działa, pokazałem wam menu. Chciałbym wam pokazać jeszcze jak się psa koksuje, no ale... Jeszcze brakuje mi. Ile w ogóle mam? Piąty poziom. Chodź na tu, muszę się dowiedzieć jaki masz poziom. Zaraz, jak to się mierzyło? Tam. Ósmy. No jeszcze dwa poziomy by było fajnie dobić. Ale żeby dobić dwa poziomy, to ja muszę jakoś tam tropić. Tutaj zmusić do... Myślę, że ze 2-3 tropione będziemy tropić wszystko teraz. Koniec, żarty się skończyły. Bo ja widzę, że na ranne nie mogę liczyć. No ale on mi je będzie płoszył, to bez sensu. Będę chodził bez końca.
Tak to już za długo trwa ten film. O, coś tu jest, dobra. Co tu jest? O, jakieś wrzędzie. Raz, dwa. Niewielki. Trywialny. Bardzo łatwy. Niewielki. No i znowu to samo. Nie pomyślałeś o naładowaniu. Ja już teraz na odwal strzelam. Tak naprawdę to mi zależało tylko na tym, żeby coś zranić. I nie mocno. Jeden na pewno dostał. No i leży. No bo do niego się przycelowałem, ale dalej waliłem na ślepo. I teraz będziemy mieli okazję zobaczyć. Może jakby dotropił ze 2-3, to bym mógł odblokować kolejną umiejętność. No, padł trzeci, tam kilka padło, ale to już pół biedy. Ważne, żeby chociaż trochę ubiegły. Zaraz będę miał pierwszego, on powinien być martwy, ale nie szkodzi, z tym się liczyłem. Ważne, żebym dopadł. Teraz muszę znaleźć jakiegoś to teraz bizony mam. Potrzebuję jakiejś plamy krwi, jakiegoś rannego. O, jest, dobra. Teraz chodź tu. O, bardzo małe, bardzo dobrze. No i widzicie, i nowy poziom. Może się nam uda jeszcze coś leci. Ciekawe, czy samorzut nie znajdzie. Powinien mnie teraz wezwa.
Dwa znalazłem sam bez niego. Szybciej by mi szło tropienie, jakbym go nie miał, przynajmniej na razie. No jakoś mu idzie to tropienie, ale o, proszę, ja go widzę już. Teraz powinien mnie wezwać. Nie wzywa, bo muszę podejść bliżej, żeby on podjął tropienie. O, teraz. Teraz mnie wezwał. Ale jak widzicie, średnio się przydaje. Przede wszystkim, jak można zobaczyć, on się nie oddala poza pewien promień. To nie jest tak, że on, wy go puścicie tropem i on będzie biegnił pół kilometra i wy se po prostu tylko będziecie szli do jego pozycji na mapie i ten. On po prostu odbiegnie od was o, nie wiem, 100 metrów, 150. No i o to mi chodziło. O to mi chodziło, specjalnie użyłem niewłaściwej broni, bo miałem użyć tej, a użyłem tej. Żeby go za mocno nie zranić. No i mamy. No i zobaczycie, on za daleko nie ucieknie. Odbiegnie jeszcze może raz tyle i się zatrzyma. I stoi. O. I będzie na nas czekał. Jak dopiero podejdziemy bliżej, to on pójdzie dalej. No i on teraz poleci znowu. I okazało się, że niedźwiedź sobie zrobił za... sobie zawrócił. I on znowu odbiegnie trochę. No. I znowu na nas czeka. Czyli jak ktoś liczy na to, że pies będzie biegł przez pół mapy i dla nas tropił, a my sobie przyjdziemy na gotowe, to sobie może podarować. Za tym psem trzeba po prostu iść, a kiedy biegniemy, to go możemy nawet wyprzedzić. No i jeszcze zgubił trop.
Prawdopodobnie na odmianę za lekko trafiliśmy i zwierzęcia nie ma. Także powiedziałbym, że wynalazek średnio udany. Coś tu jeszcze spróbuję wyłapać na szybko. A może by tak jeszcze spróbować. Tam nie będziemy, ale także może to jest dobre do tropienia łosia, bo łosia jak się trafi, to on potrafi długo uciekać. Także na jakąś dolinę Yukonu, czy tam inne mapy z łosiami. Jakieś duże zwierzęta, które mogą długo uciekać. To jest ok, ale sami widzieliście. Strzał, trup, strzał, trup, strzał, trup i po co mi... No i mamy niedźwiedzia. I nie mamy niedźwiedzia. No i znowu to samo. No i rany. Jeszcze padnie obok, przynajmniej nie będę musiał daleko iść. Ale okazuje się, on sam też coś potrafi zbierać. Ja go nie widzę. No co, chcesz gryza? Czy boisz się niedźwiedzia? Dobra, ostatnia próba. Mogę spróbować tropienia. O, jest. Ciekawe, czy dostał. Dostał, dobrze. Bardzo dobrze. Będzie jeszcze, no ale tylko on się miota w kółko to samo. Biegnie, wraca. Co mi to da? Jak on przebiegnie 100 metrów, wróci i padnie w tym samym miejscu, w którym go widziałem.
Ale jak wie, ponad już godzinę 20. Najwyższy czas skończyć, bo to już przynajmniej 3 razy za długo. O, jest coś. Kompadnie od razu. No i sami widzicie. No i co mi to? Ale spróbujemy jeszcze na zakończenie pójść za tamto. I będziemy kończyć. Tylko muszę złapać pierwszą plamę. To było gdzieś tutaj, bo on potem zbiegł. No ale co z tego? No nic, w każdym bądź razie nie będę już dłużej nagrywał, bo to nie ma sensu. Ten piec, jak widzicie, to mi się średnio do czegokolwiek przydaje. To może teraz, co? Leci, dobra. Tylko co z tego, bo pewnie padł po 5 sekundach i na co mi to? Już leży. No i to jest taka gra. Dla początkujących moja ocena tego jest taka. Dla początkujących bardzo dobra sprawa na trudnych mapach. Dla zaawansowanych to może to tylko służyć pomocniczo. Czyli jak już naprawdę macie ciężki teren, jak już naprawdę czegoś nie możecie znaleźć, to nie wiem, zaznaczyć sobie, o, na przykład, nie wiem, znacznikiem na mapie pozycję, gdzie widzieliście ślad. Postawić namiot, nie wiem, ściągnąć tego psa i wtedy niech on dalej szuka, może znajdzie. Bo powiem szczerze, ja szybciej tropię tę zwierzynę, którą mam ranną, niż ten pies. W 80% zabijam tak, no ale ja mam doświadczenie w końcu. W 80% zabijam tak, że po prostu pada szybko. Dobra broń, umiejętności. Może ktoś mniej doświadczony, kto miałby większe problemy z dokładnym trafianiem i miał, jak mówię, to już trzeci raz mówię, mało dokoksowaną postać bez tych wszystkich. Bez tych wszystkich, już moment, coś mi się tutaj obraca. O, muszę wam pokazać. O, bez tych wszystkich pierdół, znajomość tropów stopnia trzeciego, znajdowanie tropów stopnia trzeciego, łączenie kropek i takich tych innych pierdół, no to pies jest przydatny. Dla mnie równie dobrze mogłoby go w ogóle nie być. No, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wytrzymaliście jakoś tę godzinę 20 minut ze mną. Zerknę jeszcze tylko, czy... No,
brakuje jednego poziomu, żebym mógł rozbudować. I prawdopodobnie wybiorę to. No ale tego już wam teraz nie pokażę niestety, no bo sami wiecie dlaczego. No, w każdym razie życzę wam miłego wieczoru, bo nagrywam to wieczorem. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wiecie już wszystko i mam nadzieję, że do zobaczenia w grze.